Siemanko zombiaczki, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Dziękuję wam, że napisaliście w komentarzu, żebym robił pierw misje poboczne. To mi pozwoli, że tak powiem, ekspić naszą postać, więc a na pewno za to się zabieramy. Ale zanim się zabierzemy za te misje poboczne, jeszcze się dowiedziałem, żebym od razu skombinował sobie najlepszą, jedną z najlepszych broni w tej grze, a mianowicie maczetę korka, i dzisiaj po nią pójdziemy i wtedy zobaczymy, jaką rozpierduchę będziemy mogli nią robić. Przy okazji jeszcze co chciałem zrobić, to właśnie tak jak powiedziałem do tych wszystkich, co widzicie u góry po prawej stronie wykrzykników, to są właśnie takie misje poboczne, więc my sobie póki jak tu jesteśmy na miejscu do tych X-ów weźmiemy. Podejdziemy. Hey, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Okej. Okay. No i teraz tak jak na przykład wejdziemy sobie tutaj w opcję zadania, no to one się tutaj będą właśnie nam pokazywać. I później będziemy sobie, tu mamy zadania fabularne, a tu poboczne. I będziemy sobie wszystkie te poboczne zadania również robić. Więc tak też zrobimy. Jeszcze wiem, że tutaj można wziąć, o, wolne zioła. I jest trudność, tryb fabularny. Znajdź lawendę. No i mamy nagrody oczywiście, także my sobie to weźmiemy. Proszę, nie przyglądaj się bezczynnie. Zapasy, zapasowe okulary też sobie weźmiemy. Udaj się do mieszkania Halika po rzeczy, które potrzebuje. No i jak widzicie, za to fajny hajs. Więc od razu umiejętności również wchodzą, więc warto to robić. My sobie przyjmujemy. I tu jeszcze są jakieś... Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. To tu jest? Znaj wroga swego. Bierz 50 pakietów rekwizycyjnych i tutaj udać się do wyjścia parkingowego w podziemnych slumsach. Nie wiem, czy to muszę wziąć od razu, za to za jedno dostaniemy strój, za drugie amunicję, plan amunicji poddźwiękowej. No, także sobie właśnie nakreśliliśmy też to, więc widzimy, to są zadania specjalne, ale my na razie sobie je odhaczymy. Tutaj są zadania specjalne, więc chyba mogę, tak? Aktywuj zadanie specjalne. Aha, dobra, to mam od nowa. Albo... aktywuj, okej. Okay. Czy ja mogę na chwilę to anulować? Czy na pewno chcesz anuluj to zadanie, stracisz wszystkie postępy? No a jak wezmę anuluj? A, to mi znika ono, okej. Okay. Czyli ja muszę podejść. No właśnie, dobra. No to może później, albo dobra, weźmiemy sobie na razie. Tylko że my jeszcze zanim to zrobimy, którą mamy godzinę? Właśnie, bo my musimy iść w daleki kurs, mamy 8:53 w sumie, więc nie jest źle, jest rano. Są tu jeszcze jakieś wykrzykniki? Chyba już nie, pokaż mi jeszcze raz mapę. Czy tutaj są wykrzykniki? Nie ma tutaj żadnych wykrzykników więcej, więc spoko. Przejście, cel, no miejsce odpoczynku, to wiadomo, zakupy, dobrze. I teraz wam pokażę, gdzie my mamy, tutaj u góry będzie ta maczeta, o, tu od razu mamy lokalizację zadania specjalnego, no to fajnie, fajnie, bo blisko, więc my się tu wybieramy po tą maczetę korka, no i zobaczymy, jak to się z nią będzie napierniczać. Dobra, mamy 13 apteczek. To lecimy. Oczywiście poskaczemy sobie, żeby jeszcze te punkty. Cyk. Już jakiegoś zombiaka słyszę. Dobra, tutaj są biegacze, widzę. A, tam kogoś można uratować. Nie wiem, co prawda, czy ja z tym młotkiem. Dobra, muszę odpocząć chwilę. Dobra. Dobra, ten już jest.
przeszukany, następny. Ale dostał pięknie w głowę. Już nie żyje? Nie żyje. No i co, dacie coś? O. Wyraz wdzięczności od nas wszystkich. No i dzięki. No i super, pomogliśmy. To my lecimy dalej. Jeszcze rangę mamy plus dodatkowe, tu pusto. My tutaj na samochód. Gdzie tu jest ten bieg? O kurcze! Zaboja! O, nabiłem go pięknie. Ale musimy stąd spadać, bo tu jest ich za dużo. Dobra. Hop. Odpocząć chwilę. Ole, tu jest tych zombiaczków. Dobra, to my lecimy dalej. Hop. Teraz może sobie... Aha, bo my cały czas musimy iść tam do przodu. Pięknie się tutaj wspięliśmy. Co tutaj mamy? Cukierki. O, od razu sobie chrupniemy. Jeszcze coś tutaj jest? Nie, dobra. Tutaj może coś by było nawet, to sobie może zerknijmy. Oprócz zombiaka. Nie, tych drzwi nie mogę otworzyć. Gdzie to? Gdzieś coś się pojawiło. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Okej, dobra. Teraz my musimy, możemy w sumie iść dołem. Tylko, że nie chcę tutaj spać, bo jak widzicie, tutaj wszędzie trochę wysoko. No właśnie. I trafiłem, ale mamy skrzyneczkę. Pięknie. Tutaj groźnie słychać hałasy. Dobra, to my sobie dołem pójdziemy. Tutaj są zombiaczki. Aha. Dobra, jest biegacz. No chodź, 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 no. No i proszę cię, jeszcze chcesz? O, drugi biegnie. O kurczę, co tutaj? Kurde, gdzie oni są? A, tutaj. Dobra, musimy stąd zmywać się. Ja pierniczę, nie żyjesz. Ajajaj, za dużo. Nie ta broń właśnie. No ale spokojnie, zdarza się i tak. Okej, dobra, lecimy dalej. Jeszcze też przy okazji to będziemy musieli sobie zrobić, że tak powiem, bezpieczną strefę jakąś nową. Nie, my musimy iść w tamtą stronę. Tylko, że tutaj... Chyba, że... No, dokładnie. Okej, pięknie. Tu badacza, tu biegaczy na razie nie widzę. Tu jest jeden. Dobra. My tutaj może tędy sobie pójdziemy. Tutaj do góry. Dobrze jest na razie. Musimy tylko dojść do tamtego budynku. Tutaj spierniczamy. No i lecimy dalej. O, tam jest... Kurde, to niedobrze. Szpadel moglibyśmy wziąć, ale niekoniecznie. A, dobra, poznaję to miejsce. To jest stacja, dobra. Jesteś w pobliżu nieaktywnej strefy bezpieczeństwa. Jeden mnie goni, już widzę, niestety. Zaraz mnie dogoni. My szybko. No, biegnij, biegnij, biegnij. No. No chodź, cwaniaczku. Patrzę, czy tu nie ma drugiego. Nie ma. Ale chcę się pozbyć jednego chociaż. Dobrze.
Już wyzięłaś ducha? Nie. Ale teraz już chyba tak. Nie, jeszcze nie. No weź się odwal, ty, ile ona takim młotkiem. No teraz to stała centralnie w łeb, ona nadal wstaje. Ale już jest zmęczona, widzę. No chodź, chodź. No chodź, kozaczku. Dobra, a my tutaj mamy drogę wolną. Ale to my tutaj musimy. A. No i pięknie. Nie wiem, czy tutaj oni mogą wejść. Nie, tutaj nie mogą wejść. I to mnie cieszy. Dobra. I teraz wiem, że tak. Musimy sobie tutaj. Nie, nie w ten sposób. O, stoi jeden, kurczę, zombiak. Dobra, ogłuszony. No, jeszcze. Jeszcze kozaczysz. Dobra. To idą tu? Już myślałem. Nie, dobra. To my musimy teraz się wspinać. Dobra. Och, kurczę, nie doskoczył. Ach, znowu się nie udało. Spokojnie, to nie jest takie hopsiu bułka paryska. I hop! Dobrze. Gdzie teraz? Teraz chyba tutaj. Tak jest. Teraz. Gdzie to tutaj było? Tutaj. Teraz. Nie, nie tutaj. Dobrze. Teraz, czy my już możemy na dach? Chyba możemy na dach. No nie, nie, nie w ten sposób, nie oczywiście. Nie, jeszcze nie. No tutaj mi się chwycić nie chce. No dobra, muszę pomyśleć, jak tutaj na ten dach się dostać. Dobra, może na ten murek pierw, dokładnie, i teraz. Tak jest. Dobrze, i jesteśmy. I tutaj gdzieś jest właśnie ta. Pierw sobie tutaj jeszcze zbierzemy, co możemy. Cyk. Pobiegnie. No, jeszcze? No kurde, gin! No kurcze! No wstawaj! No nie, no zaraz mi jeszcze... No patrzcie! No muszę... Muszę z nią w ten sposób, bo normalnie... A dobra, bo mam broń nieskuteczną. O! No i co? Baseballem w łeb. Przez nią jeszcze musiałem, kurczę, apteczkę wziąć. Dobra, a jeszcze sobie tą broń, która jest nieskuteczna, my możemy sobie ją naprawić. No. Która jest w ogóle najlepsza, muszę zobaczyć w ogóle. Teraz jeszcze szybko. Ta ile ma? 54, baseball 53, deska 57. No dobra, no to zwracamy do młotka dekarskiego. Trochę nam tutaj poprzeszkadzała naszą eksplorację i szukanie tej maczety. Tutaj tą załatwiliśmy. Tutaj jeszcze jest jakiś koszyk. O, batonik, a my dopiero, kurczę, nie mogłem zostawić ten batonik. O! I tutaj
Tak zwany ukryty easter egg. I teraz podobno muszę kopnąć to 80 razy i będę miał plan na maczetę. To będzie kopanina. No ale kopiemy. Cholera. Jestem ciekaw, czy go noga będzie bolała. Nie ma czasu do stracenia. No nie ma czasu, ale już go noga boli. Ktoś liczy? Co to do cholery było? Spokojnie. My sobie za chwilę z tym poradzimy, mam nadzieję. Szlak by to. Kopiemy dalej, już mnie palec boli, a jego noga. Mogłem to przewinąć, ale mówię nie. Każdy chce oglądać, jak kopię w skrzyneczkę. No i proszę, i mam. Maczeta korka. Poznałeś sposób wytwarzania przedmiotu maczety korka. No i dobra, sprawdźmy to. Plan, gdzie jest ta nasza maczeta korka? Wytrychy, petardy. Flary, gwiazdki, maczeta korka, jest. Alkohol potrzebujemy, jeszcze jeden. I części metalowe. No tak, czyli będziemy musieli tak naprawdę jeszcze chwilę poczekać, ale wiem też taki myk, że jak jesteśmy gdzieś, gdzie jest kwatermistrz, to się tam prześpimy do rana i on nam daje pewne przedmioty. Nie, tego nie otworzę. Jeszcze coś tutaj jest do eksploracji. Nie, te drzwi pozamykane. Nie, to będziemy musieli wracać na dół, tak jak chyba szliśmy. No jeszcze ewentualnie tutaj są jakieś drzwi. Dobra. No kurczę, już bym chciał mieć tą maczetę korka, nie? Powiedzmy troszeczkę, czy tu mogę zejść? No niekoniecznie, ewentualnie mogę spaść. Dobra. Czyli my musimy tędy. Hop. No i teraz, żeby nie spaść. Hop. Tutaj nic nie mogę. Tu ewentualnie. Dobrze. No tutaj teraz spadlibyśmy, to niekoniecznie. Ojejka, to muszę uważać, bo to mi będzie kosztowało na pewno sporo punktów zdrowia. Więc jednak wrócimy tędy. O, cyk, już jesteśmy pięterko niżej, tu niekoniecznie. Dobrze, stoimy na tym. No i teraz możemy sobie normalnie spaść. Teraz, tak, jeszcze odznaczymy sobie z mapy ten nasz znacznik. A my się udamy tutaj. Tak, bo to jest punkt lokalizacji, tylko on jest za domem, a wiecie co jest tutaj przed domem, nie? No dobra, my sobie cykniemy. Nie ma tu teraz tylu tych zombiaczków, no idą co prawda. Tu jest gdzieś strefa, też przy okazji, a my musimy... Jest coś tutaj, nie. Hop. Dobrze, ale tu mamy samochód, a widzę, że nie ma zombiaczków, a policyjne warto otwierać, też mówili. Tylko, że to nie jest takie łatwe. Ale udało mi się i to za drugim razem nawet wytrycha nie straciliśmy. Co my tutaj mamy? O, mamy jakiś krzyżowiec. Nóż do patroszenia, 70... O, to pięknie. Tu jest jeszcze ambulans, to podejrzewam będzie apteczka. To mi się podoba. Oj nie. Nie. Może teraz? Nie. Nie. A już prawie wytrych straciłem. Ale teraz się uda. Dobrze. No i jest apteczka. Coś jeszcze jest? O, o. Dobra, gdzieś tu biegnie.
Biegnie, biegasz, też tak myślałem. No chodź. No wchodź, wchodź, wchodź do nas. Szybciutko, dajesz. No dajesz, nie denerwuj się. Już chyba nie żyje. Tak jest. My sobie tutaj pięknie... Jeszcze muszę zrobić na milczy telefon, ale tu jeszcze mamy też bezpieczną strefę za chwilę. Tylko spokojnie, bo my tutaj mamy ten nasz punkt. Tu jeszcze jest jakiś samochód. Nie mogę. Ale widzę, że jeszcze tutaj są pewnie części metalowe. Nie, sznurek. Pusty. Dobrze, tu jeszcze jest jeden ambulans. Więc sobie go otworzymy, fajne miejsce. Nie w tą stronę w takim razie. Ale za... pięknie. Dobra, uuu, dwie apteczki. My lubimy apteczki. Słyszę kogoś z butlą. Tylko nie wiem gdzie. No dobra, mało w to, tutaj jest to miejsce. Udaj się do... no i mamy to, dobrze. I teraz osiągnij cel w strefie... poczekaj, dobra, zadanie specjalne. Osiągnij cel w strefie kwarantanny bez wykrycia. Nie zwróć uwagi patrolujących przemieńców, nie korzystaj z kamuflażu. No to może niekoniecznie. To sobie odznaczymy na później. Zadania. To jest to? Tak, to jest to. Dobra, to sobie odznaczymy. Anuluj na razie. Dobrze. I teraz spróbujemy sobie odblokować tą bezpieczną strefę tutaj. Zobaczymy, czy się nam udało, skoro to jest niedaleko. To jest w tym domu. Nie, tutaj nie dojdę, ale tu obok możemy już... Tak. Wow. O. Kurczę. Ale tutaj spadliśmy nieładnie. Czy tutaj mogę bezpiecznie zejść? Mogę, ale na dole mam dwóch. Nie, aha, dobra, tych muszę zlikwidować. Okej, dobra, jarzę. Kurczę, już tam byłem. No, wchodź. Nie wiem, czy u góry jeszcze są. Dobra, tu jeszcze nie mogę. Ten już jest zlikwidowany. Tamtego następnego nie ma, to idziemy na dół. Celuj w łeb. Idzie następna. Idzie pani. Ole, pięknie. Pięknie. Celuj w głowę. Dobrze, mamy to. Cyk. Cyk, części metalowe, fajnie. A teraz musimy jeszcze... gdzieś te bezpieczniki znaleźć. Pewnie jesteś w pobliżu nieaktywnej do góry. Czyli u góry były te bezpieczniki, tak mi się wydaje. O, tutaj są, tak. No i pięknie, chyba będziemy mieli kolejną strefę. Tak jest, odblokowano bezpieczną strefę. I to mi się podoba, jeszcze tylko tak naprawdę... Tu mamy, tutaj nic nie ma. Na dole jeszcze zobaczę, może jest jakieś alko, tu coś zalane. Tu jakieś czasopismo, ale tego zebrać nie mogę. Tu nic nie ma, chata pusta normalnie, kurczę. Ale bezpieczna. No okej. Okej, dobra, tu mamy ten pokój.
którym możemy się, że tak powiem, przespać. Którą mamy godzinę? Druga, no to jeszcze nie jest źle. No dobra, to ustawiamy sobie cel na wieżę, że tak powiem. Tu jeszcze jest śmietnik, części metalowe, fajnie. Zobaczmy, co nam pozostało w takim razie. Ekwipunek, plany i ta maczeta korka mnie interesuje bardzo, ona mnie interesuje. Jeszcze jedne części metalowe i jeden alkohol. Okej, to byśmy musieli się teraz kierować na wieżę z powrotem, więc spójrzmy sobie, gdzie jest ta nasza wieża przede wszystkim. Mapa. To my znowu teraz musimy gdzieś tutaj się udać na dół. To jest tutaj chyba. Tak mi się wydaje. Jafar. Bezpieczna strefa. Nie, czy tutaj była wieża? Kurczę, teraz już nie wiem, gdzie była nasza wieża. No ale gdzieś, a nie, tutaj chyba jest wieża. Tak, to jest wieża. Dobra, bezpieczna strefa, udaj się. Tu my sobie ich oczywiście ominiemy, tylko muszę uważać. Którędy biegamy. Dobrze. Tu na murek. No i biegniemy. U przygodzie. O, jest śmietnik. Może będą części metalowe. Nie, jest sznurek. O kurde, plujący. No giń. Dobra, nie żyje. Dolary miał. Znowu ten plujek, tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest. A my musimy lecieć dalej. Ściekami. Ach, nie udało się. Ale może coś tutaj będzie można znaleźć. Mamy punkty umiejętności. Nie w tą stronę idziemy. Dobra, otwarte. No dajcie, najlepiej alkohol i części metalowe. Kawa. Lepsze gwiazdki do rzucania. Tu jeszcze coś jest, co mamy w skrzynce. Kable zasilające. Plastik. Czy tutaj coś jest? Nie ma. Nie chcę się tu na jakieś kurcze nadziać. Plastik. Ostrze. Plastik. Kurcze, plastik. Dobra, my musimy iść dalej. Hop. Tu stoją zombiaczki, wypadają. A my szybko tutaj. Tu nic ciekawego nie ma. No to lecimy w kierunku wieży. O-o. Oni tutaj idą. Więc my spadamy szybciutko. Och, bo nam się kurczę, hop. Spinać się. Dobra, gdzie my mamy? My tu musimy iść teraz. Dobra, tu możemy przejść sobie wagonami. No, namierzyły mnie biegacze. Nie, dobra, temu mogę pomóc, tylko on jest dosyć daleko. No i git, nagroda. Pomogliśmy. Tu mamy wieżę. No i fajnie.
O, znowu punkty umiejętności nam tutaj wskakują. Czy tutaj coś jest? Nie, tu wchodzić nie mogę. Dzisiaj, powiem szczerze, normalnie jak ninja. No dobra, jesteśmy blisko wieży. Nie, ten już nie żyje. My sobie dachem, dachem. O, tutaj jesteśmy w domku, to może sprawdźmy, co jest. A, tu jest skrzynka. I co będzie ciekawego? O, mamy posążek i plastik, oczywiście. Plastik, kurczę, is fantastic. Tu nic nie ma. Tu jest skrzynka. Sznurek. O, tutaj możemy takim, kurde, skokiem na niego. Bucik. No. Broń nieskuteczna, napraw. Jeszcze z buta. Broń naprawiona, pięknie. Głowa rozczaskana. Gwoździe. Po co mi gwoździe? Dobra, gdzie jest moja wieża? Nie z tej strony tak naprawdę. Więc my uciekamy tą stroną. O, biegacz. Biegacz już mnie, kurczę, tropi. Na paletę. Biegnie? Nie, na razie nie biegnie. Biegną inni, czy jeszcze nie? Dobra, tu mamy wieżę. Więc my sobie szybko przebiegniemy. Cyk, cyk. Czy tutaj części metalowe, nie? Sznurek. Tutaj są jakieś zombiaki. Zombiaki. Dobra, ale my już jesteśmy, widzę, w pobliżu. Tu jeszcze coś jest. Pusty, no jak na złość, no. Jak człowiek chce, tu jeszcze coś jest. Pusty. Tu van też pusty. No dobrze, ale już jesteśmy w domu. Już jesteśmy w domu przy wieży. I będziemy mieli maczetę korka. Będziemy mieli maczetę korka. Oczywiście trzeba też pamiętać, że ona się również zużywa. Co mogliśmy tam wejść. Ale tu jeszcze jest śmietnik. Sznurek. Ja pierniczę, jakby nie mogło być części metalowych, nie? To tak jest, jak człowiek czegoś bardzo szuka. Tu jest jeszcze skrzyneczka, to możemy sobie tu szybko otworzymy. Plastik. Tutaj nic nie widzę. Patrzę, tam jest jeszcze skrzyneczka. Sznurek. Dwa śmietniki. Śmietniki się zawsze mogą przydać. Części metalowe. Mamy części metalowe, wystarczy nam jeden alkohol. I zaraz wam pokażę, jak można go w bardzo łatwy sposób i szybki przede wszystkim zdobyć. Dobra, my wchodzimy do wieży. No i pięknie. Do góry. Hop. I teraz tak. Tu mamy kwatermistrz, coś dla nas ma. No i właśnie, teraz kwatermistrz nic nie ma. Ale jest taki myk, że jak sobie szybciutko pójdziemy się przespać, bo i tak musimy. Tu jest nasz pokój. Jakiś zrzut leci. Kiedyś muszę się zająć. I teraz tak, prześpij się do nocy. Pyk. Oczywiście w nocy na razie nie chodzimy, bo by nas zombiaki raz, dwa zżarły. I teraz prześpi się do rana. I wracamy do kwatermistrza szybciutko. Siema, co masz? I zobaczcie, ma zwykły motek. Ma chemikalia razy jeden, puszka razy jeden, apteczka razy jeden. I był alkohol razy jeden i części metalowe. I teraz, moi kochani, mamy to. Mamy to. I zaraz sobie oczywiście weźmiemy plany. Gdzie jest ta nasza maczeta korka? Tutaj. Proszę bardzo.
500 aż obrażenia. Łucie, panie. Tworzy się maczeta korka. Bum. Mamy ją. Oczywiście od razu do ekwipunku ją dajemy. Co tu mamy najmniejsze? 50. Zwykły. No i dawaj, gdzie jest ta maczeta korka? Tutaj. Pyk. Sprzęt. My jeszcze możemy ją chyba ulepszyć. No pewnie, że możemy ulepszyć. Puste miejsca. I zobaczcie, co my możemy jej dać. 25. 25. No to zobaczmy, co się opłaca najbardziej, tak? Czyli możemy dać najemnik. Jeszcze możemy dać paladyn. Tutaj proszę, poręczność nam wzrośnie o 77. Szermierz. Coś jeszcze. Krzyżowiec. Dobra, na razie starczy, tak mi się wydaje. Mamy to. A bo w sumie jak mamy 4 wolne miejsca, to czemu nie? Spartacus plus 74. Dobra. Potwierdź ulepszenia. Czy na pewno chcesz ulepszyć? Jeszcze się pytasz. Teraz ma 568. Nasza maczeta. Ucie, panie. Nie no, musimy, nie? Musimy. Ja wiem, że odcinek taki, kurczę, bez misji, ale no kurde, mamy... Mamy maczetę. Sprawdzę, czy ją mam, tylko oczywiście maczeta korka. No i oczywiście, no muszę iść to sprawdzić. Muszę iść to sprawdzić. O, zobaczcie, jak pięknie ona wygląda. Uhuhu. Coś czuję, główki polecą. No dajcie, jak idą. Idą. Cip, 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 cip. O, aż tylu to może niekoniecznie. Ci tutaj przez ten samochód nie przejdą. A nie, przechodzą. No chodź, koleżanko. Ten się sam już spali. Fajnie. Boją się tu podejść. O, niekoniecznie. O, kurde. O, jeb, ja pierniczę. Co ta maczeta robi? Czy wy to widzieliście? Jeden cios. Głowy lecą. Dwóch za jednym razem. O, patrz, jeszcze mnie użarł. Nie no, ta maczeta to wymiata. O kurde. Ja pierniczę wam powiem, co jest, co to za broń. O, był tu jeszcze jeden? A to ten. O, ten teraz wyleci w powietrze. Oczywiście to przyciągnie innych wariatów, ale my sobie szybko tych przeszukamy. O, idzie następny. Łocie, panie. O, biegnie ten. A, spokojnie. No chodź, chodź. No chodź. No dobra, wyjdę do ciebie. Proszę bardzo, główkę straciłaś. No ale co prawda uderzyłaś mnie, no. No ale niech stracę. Ale to jest broń, wam powiem. To jest piękna broń. Maczeta korka już od krwi. Co ja tutaj zrobiłem z tymi zombiakami? O, następny idzie. Nie no, tutaj tu... Oni nie mają szans. Takie zwykłe zombiaki to są, wiecie. To nawet nie będę marnował tej maczety. No ale chciałem sprawdzić. Chciałem sprawdzić, jak to... Jak to tutaj będzie ona wyglądała, wam powiem. No i nie rozczarowałem się. Robi
Naprawdę spustoszenie. Ja pierniczę, ale to mi się podoba. Teraz dopiero się zrobiła zabawa, moi mili. Pewnie zaraz mi napiszecie, oszczędzaj ją, ale wiecie, mamy plan, ja ją mogę cały czas wytwarzać, nie? I to jest najlepsze w tym wszystkim. Dobra. My już dzisiejszy odcinek, że tak powiem, skończymy, ale mam nadzieję, że maczeta wam się również spodobała, bo mi cholernie, że tak się wyrażę. Jeszcze sobie tylko zrobimy, co jeszcze chciałem. Aha, punkty chyba mamy. Ale się nie mylę, punkty mamy te, no. Tutaj do góry, nie? Gdzie my to szliśmy? Tutaj. Tak. Dokładnie, ja sobie jeszcze tylko w międzyczasie, wiecie co zrobię, ja już poza nagraniem, ja sobie po prostu zrobię ten alkohol i tą, żeby mieć dwie takie maczety na wszelki wypadek i potem lecimy z tematem. No właśnie, tylko jeszcze chciałem punkty umiejętności sobie dodać, bo mamy tutaj poziom siły nam wzrósł. I w którą stronę idziemy? Tu możemy tak, wielorzut, wyceluj bronią miotaną maksymalnie w 3 wrogów. Ale tu mamy coś, potężny atak. Silny cios, który zadaje ogromne obrażenia, ale zużywa więcej wytrzymałości. Przytrzymaj RT, aby wykonać potężny atak. Wymaga broni jednoręcznej. O, to jest niegłupi pomysł. To jest niegłupi pomysł. A co tu jeszcze mamy? Oszczędzanie broni. Naucz się lepszego wykorzystywania broni. Broń do walki wręcz wolniej traci trwałość. Oto to sobie weźmiemy. Tak, to jest bardzo ważny punkt. No pięknie i to mi się podoba. Na zdrowie, jak to się mówi. A co, ta moja maczeta już się tak zużyła? No oby nie. Wow, teraz mogę odbierać sygnał ze wszystkich dzielnic. No ale dobra. Tak więc, tak jak mówiłem, potem sobie... Aha, jeszcze ten znacznik mogę sobie w sumie... wziąć kowek i zaczniemy robić te zadania poboczne, a mianowicie te, które są tutaj. Rewolwerowiec, wonne zioła, kto zakręcił kurę, haki, zapasowe okulary, napięcie. No pięknie. Superancko. Tak więc zobiaczki, mam nadzieję, że się podobało. Mamy maczetę, pościelinaliśmy trochę główek, robi się coraz ciekawiej. A więc to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że zostawicie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to również was do tego zachęcam. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Cześć!